dwururka kaliber 12 mm, zamek i kolba bogato grawerowane. Sklep w St. James. Lepiej nie stać po drugiej stronie, zwłaszcza kiedy jest się kuropatwą lub bażantem. Anglicy, zwłaszcza ci, których na to stać, mają chysia na punkcie polowania. Używają niezrozumiałego języka. Wyczcha, ambona, wystawiać. Obserwatorzy albo zazdroszczą, albo potępiają. Jak Oscar Wilde, który opisał myśliwych jako nietykalnych w pogoni za niejadalnym. Za tydzień dołączę do nietykalnych. Dzień dobry, pan Norriquel. Jestem umówiona... Już widzę. Wybacz, były korki. Chyba będzie problem. Jaki? Nie mam tu rachunku. Mogę zapłacić gotówką? Załatwię to. Kasjerka była sekretarką mojego ojca. Pani Elshaw, to mój przyjaciel, pan Simon Templer. Święty. W roli głównej Roger Moore. Nieuchwytny pan Elshaw. Strzelba na pewno się sprawdzi. Może pani odłożyć na wystawę? Oczywiście. Pani Elisza, o co chodzi? Dziwne. Co jej się stało? Puść mnie. Wiem, że tam jesteś. Dlaczego mnie pani śledzi? Czego chce? Kim pani jest? Kim jestem? Nigdy pani nie widziałem. Chyba jesteś chory. Proszę stąd odejść. To ja, Flory. Nie udawaj, że mnie nie znasz. Jesteś moim mężem. Flory, odejdź, proszę. Mieszkasz tu? Tak. Dlaczego? Nie mogę powiedzieć. Od pół roku wierzę, że jesteś w Kanadzie. Wierz, w co chcesz. A teraz odejdź. Policja cię szuka? Nie. To o co chodzi? O nic. Ukrywasz się? Zostaw mnie w spokoju. Zapomnij, że mnie widziałaś. Dam ci 20 funtów. Kocham cię, rozumiesz? Wyszłam za ciebie. Musisz mi powiedzieć, o co chodzi. Nie mogę. Pójdę na policję. Proszę... Zaufaj mi.
Nie mów nikomu, że mnie widziałaś. Nie wspominaj mojego imienia. Musiało się stać coś strasznego. Udawał, że mnie nie zna. Dlaczego? Myśli pan, że znudziło mu się małżeństwo? Być może. Dlaczego więc po prostu nie odszedł? Po co udawał, że jest w Kanadzie i po co ukrywał się w pustym domu? Pustym? Nie ma tam mebli. Tylko łóżko polowe i kilka skrzynek. Na pewno tam jada. Widziałam maszynkę i czajnik. Okno zasłania kocem. Przyszłam do pana, bo przyrzekłam Arturowi, że nie zawiadomię policji. Aresztowano go kiedyś? Przed naszym ślubem siedział w więzieniu. Za co? Za kradzież. To był drugi wyrok. Niech mi pan pomoże. Artur nie jest zły. Kiedyś pił i grał, ale był nieszczęśliwy. On się boi życia. Gdzie jest ten dom? Duchess Place, 11. Mam pojechać i porozmawiać z nim? Zrobi to pan? Tak, choć nie wiem, czy to pomoże. Da mi pan znać? Zaraz porozmawię. Jestem panu ogromnie wdzięczna. Niepotrzebnie. Dziękuję. Proszę pozdrowić ojca. Odprowadzę panią. Do widzenia. Co o tym sądzisz? Przypadek znudzenia małżeństwem. Dlaczego nie odszedł? Po co się ukrywa? Nie wiem. Mogła wszystko zmyślić? Z jakiego powodu? Jest samotna. Samotni robią dziwne rzeczy. Widziałeś, jak wybiegła ze sklepu. 2 lata pracowała u ojca, była spokojna i odpowiedzialna. Lubiłam ją. Pomóżmy jej. Teraz? Kolacja zaczeka. Spędzimy razem cały weekend. Jedźmy do Duchess Place. Służę pani. Zadzwonisz i przedstawisz się. Rozsądny początek. Ten dom od miesięcy stoi pusty. Wie pan, do kogo należy? Nie, można spytać w agencji. Dziękuję. Nikogo nie ma. Zaczekaj, sprawdzę od podwórka. Czy to właściwe? Próbuję zerwać z nałogiem. Ani żywej duszy. To ten pokój? Ten opisywała, tylko że nie ma koca. Mebli. Łóżka polowego. Nic.
A ta co? Kapsel od mleka. Co o tym sądzisz? Że pani Elshaw nie jest tak rozsądna, jak myślisz. Nie mogła wyssać tej historii z palca. Większość historii jest zmyślona. Wiemy tylko jedno, że ktoś otworzył tu butelkę z mlekiem. Kiepski powód, by nie zjeść kolacji. Co teraz? Zaczekasz, a ja zadzwonię do pani Elshaw. Elshaw przy telefonie. Pusto. Ani mebli, ani łóżka. Niczego nie zmyśliłam. Widziałam go, przysięgam. A po wyjściu od pana ktoś mnie śledził. Mąż? Cały czas mam wrażenie, że ktoś za mną chodzi. Przyjedziemy do pani z panną Rykłę. Do zobaczenia. Chętnie zabawię się w harcerze, ale widzę, że to próba zwrócenia na siebie uwagi. Trudno mi w to uwierzyć. Zapytaj policję. Ciągle ktoś się przyznaje do niepopełnionej zbrodni. Pisano niedawno o staruszku, który zaklinał się, że śledzą go Rosjanie. Nie zostaniemy długo. Simon. Zaczekaj. Dobrze się czujesz? Mogę prosić inspektora Teala? Mów dalej. Pani Elshaw opowiedziała mi o swoim mężu i wyszła kwadrans po siódmej. Co dalej? Pojechaliśmy na Duchess Place. Nic nie znaleźliście? Sądziłem, że wszystko zmyśliła. Widać, że nie. O której byliście u niej? 7:55. Wejść. Teczka Elshaw. Notowany. Siedział za napad w 53. Teraz go nie szukamy. Chyba, że za zabicie żony. Możliwe. To nieudolna próba upozorowania samobójstwa. Na razie nie powiadomimy prasy. Dlaczego? Jest pani córką Sir Johna Ripuella, wielkiego armatora? Z Hayley Manor w Norfolk? Zgadza się. Pani Elshaw pracowała u pani ojca. Jako osobista sekretarka odeszła prawie rok temu. Dlaczego? Nie wiem, miała kłopoty z mężem. Nie rozdmuchamy sprawy. Niech się poczuje bezpiecznie. O czym mówisz? Zakładam, że ojciec pani powiedział. O czym? We wtorek ktoś się włamał do domu. Co takiego? Nie wiedziała pani? Mieszkam w Londynie. Tydzień nie widziałam ojca. Istnieją telefony. Może nie chciał mnie martwić. Co ukrywasz? Ktoś próbował zabić Johna Rykuela. O czym myślisz?
Dlaczego ojciec nie powiedział o zamachu na swoje życie? Cały tata. Nie lubi się dzielić kłopotami. Poza tym nic się nie stało. Typowy Brytyjczyk. Kto jeszcze przyjedzie? Mój brat i Hugo Mayer. Wspólnik twojego ojca? Wiceprezes zarządu spółki matki. Ktoś jeszcze? Martin Ayerlock, sekretarz ojca. Następca pani Elshow? Tak. Skręcił. Krajowcy są wrogo nastawieni. Pewnie strzelają na brzeszowisku. Tam. Sir Johnie. Co za kretyn. Co się stało? Postrzelono go. Ken, wezwij doktora Cranstona. Szybciej, pomóż mi go przenieść. Nie będę tu leżał całą noc. Pan Templer w gościnnym od frontu. Nie chcę znać obowiązujących tu cen. Anno? Wypadek. Co się stało? Ojciec. Postrzelony. Ciężko? Nie wiem. Ale jak? Staliśmy w pewnym oddaleniu. Martin z prawej, za nim Hugo i ja. Doktorze, mówi Ken Ripwell. Przyjedzie pan? Wypadek. Ojciec jest ranny. Co ten Cranston wyprawia? Weź się w garść i nie pij tyle. Kiedy będę potrzebował rady, poproszę. Nie bądź niegrzeczny. Kłótnie nic nie zmienią. Przepraszam. Jak to się mogło stać? Sir John strzelił dwa razy. Po chwili z lewej padł trzeci strzał. Od razu powiedz, że to ja stałem z lewej. Owszem. Strzelałem dziś tylko dwa razy. Nikt nikogo nie oskarża. To był zwykły wypadek. Oczywiście. Ktoś z nas postrzelił ojca, chce wiedzieć kto. Podasz go do sądu? Nie zamierzam, tylko chcę wiedzieć. Doktor mówi, że ojcu nic nie będzie. Jest w świetnej formie. Za trzy dni wstanie z łóżka. Serdecznie dziękuję. Który z panów nazywa się Templer? Ja. Chory chce z panem mówić. Proszę go nie zmęczyć. Nie mam zamiaru. Sam poprosił o rozmowę. Jest pan przeciwny? Ależ skąd. Dziękuję. Co ze spotkaniem z grupą Kinglake'a w poniedziałek? Trzeba przełożyć. Niemożliwe. Niech pan rozmawia z Sir Johnem. On wciąż tu rządzi. Nie przeczę. Naprawdę? Nie. Byłoby to przedwczesne. Simon, chłopcze. Wejdź. Co za kłopot, wybacz. Nie pańska wina. Nie cierpię witać gości z łóżka. Jak się masz? Doskonale. A pan? Draśnięcie, nic poważnego. Siadaj. To był na pewno wypadek? Oczywiście, uważasz, że ktoś do mnie strzelał? Właśnie. Bzdura. A próba zamachu w ubiegłym tygodniu? Kto ci powiedział? Inspektor Teal. Plecie jak baba. Co się wydarzyło? To był zwykły złodziej. Włamał się do domu. Wstałem, żeby sprawdzić. Uciekł przez okno w salonie. Pobiegłem za nim. Na podjeździe odwrócił się i strzelił. Chybił na kilometr. Cofnąłem się do domu.
Włamywacz strzelił do pana, a teraz ten wypadek. Musi istnieć związek. Z kim dziś polowałem? Z synem, wspólnikiem i sekretarzem. Nie do pomyślenia, aby któryś z nich... Nie do pomyślenia? Ale czy niemożliwe? Gdzie są wszyscy? Anna zajęła się kolacją, Meyer dzwoni do Londynu, a Templer jest z twoim ojcem. Po co przyjechał? Anna go zaprosiła. Tylko dlatego? Oczywiście. Nie jestem pewien. Weź się w garść. Ukrywanie doprowadza mnie do szaleństwa. Upiłeś. Nie, ale gdy pomyślę, nie możesz zapomnieć? Jesteś bezpieczny. Gdy słyszę dzwonek do drzwi, myślę, że to policja. Tracę zmysł. Wolałbym nie żyć. Nie ma związku między wydarzeniami a wizytą Templera. Tylko ja wiem o wszystkim, a mnie możesz ufać. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Przeszkadzam? Co cię to obchodzi? Co mu jest? Chyba wiesz. Co to ma znaczyć? Oskarżyłeś go, że postrzelił ojca. Bo to zrobił. Wypadek, ale Ken się nie przyznał. Powiesz to serżantowi, jeśli zapyta? Na pewno byś to zrobił. Nie dbam o pozory. Ale ja nie chodziłem do prywatnej szkoły. Przepraszam. Jeszcze nie skończyłem. Wyjaśnijmy coś sobie. Jestem sekretarzem serżanta. Nie twoim. Będziesz mi rozkazywał, gdy on umrze. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast się rozstaniemy. Jeszcze niczego nie planuj. Niesamowita historia. Prawda? Jaka była pani Elszą? Odpowiedzialna i z klasą. Lubiłem ją. Współczułem z powodu męża. Elszą miałby powód, by pana zabić? Nie, byłem tylko uprzejmy. Nie był zazdrosny? Skądże? Przykro mi, ale pani Elszą nie żyje. Została zamordowana. Mrs. Elshaw is dead. She was murdered. Chyba żartujesz. Policja sądzi, że zrobił to mąż. Nie wiem, co powiedzieć. Był draniem, ale żeby zabijać? Morderstwo pani Elshaw i dwa zamachy na pańskie życie tworzą wzór. Kto najbardziej zyska na pana śmierci? Cały świat zyska na tym. Pytam poważnie. Chodzi o pieniądze? Majątek podzieliłem równo między Kena i Annę. Jest dość znaczny? Tak. A Hugo Meyer? Zajmie moje miejsce. A Ayerlock? To będzie zależało od Hugo. Nie lubią się, więc szukałby pracy. Dzieje się coś dziwnego. Zadzwonię do inspektora Teela. Po co? Chciałbym, aby przyjechał. Skoro to konieczne, niech przyjeżdża. Numer, proszę. Poproszę z Londynem, z inspektorem Claudem Teelem ze Scotland Yardu. Niedługo będzie kolacja. O co chodzi? Po co zaprosiłaś Templera? Bo chciałam. Coś nie tak? Wszystko. What
O co chodzi? Mogłaś zapukać. Dokąd jedziesz? Do Londynu. Dlaczego? Bo chcę. Co się stało? Twój znajomy jest policyjnym szpiclem. Nie chodzi mu o twoje oczy, ani wypadek. Masz kłopoty? Jak zwykle. Coś ty zrobił. Czy to ma znaczenie? Powiedz. Jestem nieudacznikiem. Nie znam się na interesach, ani na sporcie. Wyrzucili mnie z Oxfordu. Nigdy nie pracowałem. Po co ja ci to mówię? A to pomaga? Ludzie mówią, że nie, ale się mylą. Wódka ratuje mnie przed obłędem. Piję, gram. A najgorsze, że... Powiedz. Nie, mów. Jestem mordercą, jeśli chcesz znać prawdę. Odebrałem życie innej istocie ludzkiej. Wracaj. Simon. Ken jest pijany, zatrzymaj go. Przestań się martwić. Wytrzeźwieje i wróci. Nie mówiłam ci o czymś. Wczoraj, zanim wybiegł, powiedział, że kogoś zabił. Był pijany i roztrzęsiony, nie wierzę mu. Powiedział to? Tak. Podał nazwisko? Nie, ale pomyślałam o pani Elshaw. Dlaczego? Ken był w Londynie, kiedy to się stało. Mówiłaś o tym komuś? Nie. I nie mów. To nie pasuje do mojej teorii. A więc czemu uciekł? Dzień dobry. Jakieś wieści o uciekinierze? Nie, Simon wezwał policję. W tych warunkach uznałem, że muszę. Dlaczego? Ken nic nie zrobił. Z jakiego powodu uciekał? Znasz go najlepiej. Co go dręczy? Wczoraj tak pędził, jakby chciał się zabić. Martwię się o niego. Nie jest gorszy od innych. Gra i może za dużo pije. Sądzi pan, że to wszystko? Dlaczego tyle pije? Nie jestem psychiatrą. Ma długi? Nic o tym nie wiem. Kenowi brakuje pewności siebie. Nie wie, co chciałby robić. A twój ojciec nie jest zbyt cierpliwy. Jak się czuje, Sir John? O wiele lepiej. Pójdę się przywitać. Oczywiście. Nie martw się. Czy coś przede mną ukrywasz? Nic. Słowo honoru.
Muszę poczekać, aż policja go znajdzie. Lekarz nie kazał panu leżeć? Bzdury. Krasnolud każe leżeć po skaleczeniu palca. Chcą wieści o Kenie? Jeszcze nie. To dobry chłopak, ale brak mu dyscypliny. Wezwałeś Tila? Będzie po południu. Próbuję połączyć trzy wydarzenia. Śmierć pani Elshaw, zamach na pana i ucieczkę Kena. Powie mi pan coś? O czym? Wczoraj, gdy wspomniałem nazwisko Elshawa, odniosłem wrażenie, że pan coś ukrywa. Nic ci nie umknie. A więc jest coś jeszcze. Piekielne ramię. Papierosa? Elshaw próbował mnie szantażować. Z powodu? To bzdury. Lubiłem panią Elshaw. Było mi żal, że wyszła za takiego gbura. Nagle oskarżył mnie o romans i groził sądem. Co pan zrobił? Wyśmiałem go. Kazałem iść do sądu i wyrzuciłem. Było w tym ziarnko prawdy? Jasne, że nie. Choć jest atrakcyjna. Ta próba musiała przekonać Elshawa, że pan nie ulegnie szantażowi. Mógł zwrócić swoją uwagę na Kena? Ken przecież nie ma pieniędzy, ale będzie miał. Dostaje pensję i ma nieruchomość w Londynie. Cztery domy obok siebie. Stoją puste. Sprzedałem je do wyburzenia, ale pieniędzy nie ma. Gdzie stoją te domy? Przy Duchess Place. Czemu pytasz? Kto się zajmował sprzedażą? Hugo Mayer. Powie ci wszystko. Zgon pani Elshaw wreszcie trafił do gazet. Cóż za uzdolnienie? Kontroluje pan policję i prasę? Tak zdecydował inspektor Teal. Dlaczego? Nie jestem jego powiernikiem. Nie ma pańskiego nazwiska, a to pan znalazł ciało. Skąd pan wie? Powiedział pan Johnowi, on mnie. Był pan ostatnio przy Duchess Place? Gdzie? W nieruchomości należącej do Kena. Tak. Domy stoją puste? Niedługo zostaną zburzone. Postawią tam wieżowce. Mógłby tam ktoś mieszkać bez pańskiej wiedzy? W środku nic nie ma. A gdybym wszedł od podwórka z kocem i łóżkiem, wiedziałby pan o tym? Pewnie tak. Szuka pan mieszkania? Tak, pytam. A co pan myśli o młodym Ripwellu? Przykro mi. Nie obmawiam z obcymi rodziny wspólnika. Rozsądnie. Ale skoro pan pyta, to powiem, że jest zepsuty, leniwy i nieodpowiedzialny. Po trzech dżinach walczy z całym światem. Alkohol budzi w nim odwagę? Na trzeźwo boi się myszy. Wiadomo, dlaczego uciekł. Naprawdę? Wczoraj stał z lewej strony ojca. To był wypadek, ale on się nie przyznał. Typowy Anglik z klasy wyższej. A pan jej nie lubi? Nie lubi oszustów i tchórzy. Ludzi, którym wszystko uchodzi na sucho, bo skończyli dobrą szkołę. To obejmuje Sir Johna? John jest spóźniony o 20 lat. Jak będę miał wolną rękę, kiedy Sir John umrze? Ja tego nie powiedziałem. Może się pan przeliczyć. Jego ojciec żył 102 lata. To na pewno klatki. Sprowadził pan policję z powodu incydentu na polowaniu? Nie z powodu incydentu, tylko próby morderstwa. Dziękuję.
Ale to Claude, pies gończy Scotland Yardu. Witaj. Nie cieszysz się na mój widok? Zaraz pęknę z radości. Wiem, że lubisz pomagać. Nim zacznę rozmawiać z mieszkańcami, opowiedz, co się tu dzieje. Chodźmy do mnie, tam nikt nie przeszkodzi. Na litość boską. Wygodnie panu? Przestań się bawić w siostrę miłosierdzia. Przepraszam. Słyszał pan, ma pan jakąś historię? Nie widzę związku między zamachami a śmiercią pani Earshall. Przestańcie mówić o zamachach na moje życie. To nie był wypadek. Twierdzisz, że mój syn chciał mnie zabić? Nie sądzę, by miał z tym coś wspólnego. A kto? Próbujemy się dowiedzieć. Earlock, nalej szkocki. Ale doktor powiedział, przestań go cytować. Pijesz, Simon? Nie. Till? Dziękuję. Istnieją cztery motywy morderstwa. Zemsta, zazdrość, strach i chciwość. Sir John jest bogaty. Sądzę, że to główny motyw. Czy śmierć pani Earshall ma związek z próbą wymuszenia? Jak się tego dowiemy, rozwiążemy sprawę. Proszę. Dziękuję. A istnieje ten związek? Jestem pewien, że tak. Nie pić. Trucizna. Co się stało? Wezwij Cranstona. To wymagało organizacji i odwagi. Uważaj. Wzrusza mnie twoja troska. Raport laboratorium będzie dokładniejszy niż ty. Założę się, że to arszenik. To już coś więcej niż teoria. To fakt. To znaczy, widać gołym okiem. To mi go pokaż. Doktor skończył? Za mało wypił, by umrzeć. Co się tu dzieje? Nie jestem pewien. Dwóch policjantów będzie pilnowało dom. Jeden u pani ojca. Czy to konieczne? Tak uważam. Sam mu pan to powie. Zgoda. Porozmawiam z doktorem. Jak najłatwiej pokryje mu się dostać na teren posiadłości? Przez las za stajniami, czemu pytasz? Mam przeczucie, że odwiedzi nas nieproszony gość. Tu jesteś, Robbins? Czy za każdym razem, gdy podniosę wzrok, będę na niego patrzeć? Dwukrotnie próbowano pana zabić. Gra pan w szachy? Nie. Mogą być warcaby? Nic mi nie zostanie oszczędzone. Jak się pan czuje? Nieźle, ale jestem przerażony. To przypadek, że panowie nie pili. Ten maniak mógł nas wszystkich wytruć. Wróćmy do pierwszej próby zabójstwa. Spałem. Obudził mnie wystrzał. Przez okno zobaczyłem Sir Johna biegnącego do domu. Nie był ranny, ale zawiadomiliśmy policję. Widział pan kogoś? Ani żywego ducha. Czy furtka przy szopie jest zamknięta? Ale niska. Dziecko ją sforsuje. Poznał pan panią Earshall? Spotkaliśmy się, gdy przejmowałem jej obowiązki. U pana Earshalla? Widziałem go w przykrych okolicznościach. Był tu, sugerując, że Sir John i jego żona zachowali się niewłaściwie. A tak było? Oczywiście, że nie. Sir John go wyrzucił. Dlaczego nie zawiadomił policji? Nikt nie lubi rozgłaszać podobnych oskarżeń. Były zbyt idiotyczne. Jeszcze jedno. Czy Annie nie mógł pan mówić szczerze? Czy Ken wpadł w jakieś kłopoty? Ma kłopoty od urodzenia. W jakim sensie? Sir John jest bardzo wymagający. Chce, aby Ken był wzorem dżentelmena. Niestety forma jest zbyt staroświecka. Ken we wszystkim musiał być najlepszy. Żyje pod ciągłą presją.
Ma dorosnąć i być wierną kopią ojca. Od nikogo nie można tyle wymagać. A ja jestem między młotem a kowadłem. Szanuję Sir Johna, ale lubię Kena. Wiem, przez co przechodzi. Czy Ken mógł przypadkiem postrzelić ojca i bać się przyznać? To możliwe. Ale nie mógł zatruć whisky, bo go tu nie było. Niezrozumiała sprawa. Niedługo wszystko zrozumiemy. Wystarczy dwóch policjantów? Nie wiedzą, kogo szukają. A ja tak. Dziś wszystko się skończy. Ken? Martwiłam się o ciebie, a tata myśli, że próbowałem go zabić? Wie, że to wypadek. Strzelałem dwa razy, ale nie w stronę ojca. Dlaczego uciekłeś? Powiedziałem prawdę. Zabiłem kogoś. Nie wierzę. Oddasz się w ręce policji? Przecież po to przyjechałeś i wezwałeś Teela. Może nam wszystko opowiesz? Pół roku temu grałem w karty w Londynie. Przegrałem 100 funtów, kiedy się domyśliłem, że gram z Schulerem. Zaprzeczył i uderzył mnie. Byłem pijany. Oddałem mu tak mocno, że upadł na kaloryfer i rozbił sobie czaszkę. Kto to był? Arthur Elshaw. Kto był z tobą? Wrócił syn marnotrawny. Witaj, Hugo. O co tu chodzi? Przerwałeś prywatną rozmowę. Czyżby? Radzę ci, abyś wytłumaczył ojcu swoje idiotyczne zachowanie. Nikomu ani słowa. Muszę. Milczałeś pół roku, wytrzymasz kilka godzin. Pan Templer rządzi w całym domu. Proszę, Ken, nic nie mów. Jeszcze nie teraz. Jeśli uważasz, że tak będzie lepiej, uważam, że to niezbędne. Co takiego? Przepraszam. Ustaw kamienie. Mogę iść spać, nie łamiąc prawa? Dobranoc, panie mayor. Wrócił nasz uciekinier. Nieuchwytny pan Elshaw, jak sądzę. Teraz sobie porozmawiamy. Templer, chcę usłyszeć twoją historię. Nic ci nie powiem. Mogę być niemiły. To byłoby morderstwo. Jak można zabić trupa? O czym mówisz? Po co tu przyszedłeś? Chodzi o Flory.
Miałem ukrywać się przed nią w domu przy Duchess Place. Nie układało nam się, ale nie chciałem, by zginęła. Kłamiesz. Nie. Sędziowie dają wiele rzeczy, tylko nie zabicie żony. Ja jej nie zabiłem. Powiedz mi prawdę. Wyznam wszystko. Nie mnie, tylko inspektorowi Tillowi. Zbierz siły. Może unikniesz stryczka. Słucham, młody człowiek. Obiecałem Templarowi, że nic nie powiem. Nie on tu rządzi, tylko ja. Dwie godziny nic nie zmienią. Później wyznam wszystko. Tu jesteś, Claude. Oto powód zamieszania. Ależ to Elshow. Właśnie. Oto rozwiązanie zagadki za milion dolarów. To niemożliwe. A jednak. On nie żyje. Wiem, bo go zabiłem. Jak widać, nie udało ci się. Ukrywałem się pół roku. Przy każdym dzwonku myślałem, że to policja po mnie. Chwileczkę. Wydawało mi się, że słyszę głoskę. Proszę, z bliska lepiej słychać. Jesteśmy w komplecie. A Erlok jest to zamieszany? Całkowicie. O czym pan mówi? Chciałeś pieniędzy Ripwella. Z pomocą Elshowa próbowałeś szantażować Sir John. Gdy wam się nie udało, znalazłeś inny sposób. Czy to prawda? On majaczy. Jeszcze nie zacząłem. Razem z Elshowem urządziliście pokera. Spoiłeś Kena. Elshow oszukiwał tak otwarcie, że Ken, choć pijany, zorientował się. Była bójka. Elshow zgodnie z planem upadł. Kiedy Ken wytrzeźwiał, wmówiłeś mu, że Elshow nie żyje. Obiecał pozbyć się ciała i zatrzeć ślady. Potem stwierdził, że to zrobił. Uwierzyłeś mu? Robiłem po pijanemu rzeczy, których nie pamiętam. Byłaś już w jego mocy. Tak. A ty cały czas udawałeś przyjaciela. Nieprawda. Próbowałeś zabić Sir Johna, aby Ken odziedziczył majątek. Wtedy mógłbyś przykręcić śrubę. Oszalałeś. Ken opowie, jak udawałeś, że ratujesz go przed szubienicą. A Elshow potwierdzi, że zastrzeliłeś jego żonę. Po co łykał truciznę? Żeby odwrócić uwagę. Dlaczego się nie przyznasz? Wszystko jasne. Doprawdy? Tak, musiałem zabić tę Elshow, bo zobaczyła tego durnia. Mówiłeś, że jej nie skrzywdzisz, ty głupcze. Strzel jeszcze raz. Claude, przejmij sprawę. Ken powinien powiedzieć ojcu, jak doszło do schwytania nieuchwytnego pana Elshowa. Polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Jacek Brzostyński.